Choć tuż przed świętami Bożego Narodzenia do miasta przyszła wiadomość o znacznym dofinansowaniu budowy ostatniego odcinka trasy wschodniej, to do realizacji tej inwestycji, czyli spożytkowania środków, jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. 20 milionów złotych z Funduszu Rozwoju Dróg spadło jak z nieba na dzień przed Wigilią. To aż połowa pieniędzy potrzebnych na ostatnią część największej suwalskiej inwestycji drogowej. W suwalskim budżecie na 2022 rok jednak nie ma zarezerwowanych środków na pokrycie pozostałych wydatków związanych z tym odcinkiem drogi. Bo po co je rezerwować, skoro wiadomo, że inwestycja w 2022 roku nie drgnie nawet na milimetr. Od kilku miesięcy zawieszone są nawet prace nad sporządzeniem projektu drogi, a miasto nic nie może zrobić, by popchnąć temat do przodu. Kluczowy dla ostatniego odcinka trasy wschodniej jest bowiem projekt Rail Baltiki, mającej prowadzić przez nasze miasto. Kolej wprawdzie rozstrzygnęła przetarg na opracowanie projektu, ale zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma czas na przygotowanie dokumentu do końca 2023 roku, czyli jeszcze 2 lata. W najbardziej optymistycznych prognozach za opracowanie projektu będzie więc można się zabrać za co najmniej kilkanaście miesięcy, za realizację jeszcze później. Zanim więc zaczniemy się cieszyć, warto pomyśleć, ile z tych 20 milionów zje inflacja.